Ten gin jest tu rzeczywiście wyśmienity. Pułkownik Hallward spojrzał z uśmiechem na towarzysza. Obawiam się, mister Thomas, powiedział wesoło, że się pan tu u nas rozpije. Nie wymawiam, ale kończymy już butelkę. Szczupły mężczyzna o śniadej pociągłej twarzy i aksamitnych oczach sięgnął leniwym ruchem po syfon z wodą sodową. Wie pan co, pułkowniku? Czasami chwyta mnie taka tęsknota, że mam ochotę się urżnąć. Hallward przecząco pokiwał głową. Jeśli pan już teraz popada w tego rodzaju nastroje, to co będzie później? Trzeba się przyzwyczajać. Nie mam zamiaru siedzieć tu zbyt długo. Kończę swoją robotę i wracam do Londynu. Nie mogę pojąć jak tu można wytrzymać. Kwestia przyzwyczajenia. Uśmiechnął się pułkownik. Ale czy sądzi pan naprawdę, że zdoła pan wykonać swą misję w tak krótkim czasie? Przy pańskiej pomocy oczywiście powiedział z przekonaniem Tomasz. Dziękuję, ale sądzę, że to potrwa znacznie dłużej, aniżeli się wydaje. Proszę nie zapominać, że to Afryka. Czy słyszał pan coś w swoim czasie o zamordowaniu Boreliego? Spytał nagle Tomas. Tak, czytałem o tym coś niecoś w gazetach. O ile sobie przypominam, zamieszany był w tę sprawę właśnie pogromca marwan, o którym przed chwilą mówiliśmy. Bardzo chciałbym odszukać marwana. To jest człowiek, który by nam mógł oddać nieocenione usługi. Pułkownik wyjął srebrną papierośnicę. Mam przykrą wiadomość, powiedział cicho. Co takiego? Otóż otrzymałem w tych dniach poufne informacje, że cała ekspedycja, w której brał udział Marwan, została w głębi dżungli wymordowana przez dzikich. Zastrzegam się, że są to wieści jeszcze niesprawdzone, ale bardzo się obawiam, że Marwana już się nie odnajdzie. Szkoda, szepnął Tomas. Wielka szkoda, Laks bardzo polecał mi tego człowieka. Prosił. Żeby koniecznie go odszukać, zamyślił się i zapaliwszy powoli papierosa, spojrzał na morze. Bezkresna przestrzeń wody sfałdowana lekkim podmuchem łagodnego wiatru liśniła w blasku zachodzącego słońca, jak olbrzymi turkusowy dywan. Srebrzyste mewy kołysały się leniwie w nagrzanym, drgającym powietrzu, a jasna wstęga piasku okalała złotym śladem wybrzeże. A jednak bardzo tu pięknie powiedział jakby do siebie detektyw, czy chciałby pan poznać najpiękniejszą kobietę Afryki, spytał pułkownik. Trzeba, żeby pan zorientował się w tutejszym towarzystwie. Tomas dyskretnie spojrzał we wskazanym kierunku. Przy stoliku pod wspaniałą rozłożystą palmą siedziało parę osób. Dama w strojnej jedwabnej sukni zwracała powszechną uwagę swą nieprzeciętną urodą. Wspaniałe kasztanowate włosy, złotawy odcień opalonej skóry, ogromne fiołkowe oczy i piękne regularne rysy twarzy, mające w sobie coś z dumnej patrycjuszki rzymskiej. Ubrana była z wielkim smakiem. Ruchy miała swobodne, pełne wdzięku i dystynkcji. Wspaniała kobieta, przyznał Tomasz. Kto to jest? Lady Vivien Landford, objaśnił cicho Hallward. Najpiękniejsza i najbogatsza kobieta na czarnym lądzie. Co ona tu robi? Zainteresował się detektyw. Tego właściwie nikt dobrze nie wie. Jej głównym zajęciem są podróże. Była podobno żoną jakiegoś dygnitarza. Posiada ogromne stosunki i jeszcze większe pieniądze. Jest chyba w tej chwili najlepszą partią na terenie Imperium Brytyjskiego. Warto się zainteresować. — Tak, bardzo warto — powiedział w zamyśleniu Tomasz. Jeśli pan ma ochotę, mogę pana przedstawić. Znam całe to towarzystwo — uśmiechnął się pułkownik. — Owszem, bardzo chętnie. Ale najpierw chciałbym zapytać, kim jest ten poważny gentleman, który siedzi po prawej stronie Lady Landford. To mister Dorant, najlepszy znawca na rzeczy murzyńskich. Czy to Francus? Taki. Wydaje mi się, że ja już widziałem tę twarz, powiedział w zamyśleniu detektyw. Bardzo możliwe. Dorant włóczy się po całym świecie. Pułkownik wstał i poszedł przywitać się z Lady Landford i z jej towarzyszami. Po chwili przyprowadził Tomasa i przedstawił go jako swego serdecznego przyjaciela z lat dziecięcych, który przyjechał zapolować na lwy. Chce pan zaryzykować tak niebezpieczną wyprawę w głąb dżungli? spytała z uśmiechem piękna kobieta, patrząc uważnie na detektywa. Zniszczył mi się już zupełnie mój dywanik przed łóżkiem i chciałbym go zastąpić lwią skórą. odparł zupełnie poważnie. Thomas. Lady Lantford zaśmiała się wesoło. Jeśli to jest jedyny powód przyjazdu pana do Afryki, to nie zazdroszczę pańskiej żonie, Mr. Thomas. Na szczęście nie jestem żonaty. Dlaczegoż to? Czyżby Pan był wrogiem kobiet? Raczej wrogiem instytucji małżeństwa. Zaczyna mnie Pan interesować, przecinek, tym gorzej dla mnie. A to dlaczego? zdumiała się piękna pani. Gdy kobieta zaczyna się interesować mężczyzną, zazwyczaj jest to dla niego sygnałem ostrzegawczym przed grożącym niebezpieczeństwem widzę, że jest pan wyraźnym antyfeministą. Mój przyjaciel założył się, że przez cały czas swej podróży do Afryki nie ulegnie wdziękowi żadnej kobiety, wyjaśnił z uśmiechem pułkownik. A to co innego, nie będę wobec tego przeszkadzała panu w wygraniu zakładu, powiedziała wesoło Lady Landford. Przez cały czas tej paplaniny Dorant przyglądał się uważnie Tomasowi. Czy pan zna dobrze Afrykę? Spytał, częstując go papierosami. Nie bardzo, odparł wymijająco detektywa, osobliwy kraj. Bardzo osobliwy. Tak i mnie się zdaje. Zamierza pan dłużej ta pozostać? To się okaże. Francuz zorientował się, że jego nowy znajomy nie ma większej ochoty do zwierzeń. Będziemy mieli bardzo piękną noc, powiedział obojętnie, spoglądając na niebo. Siedzący dotychczas w milczeniu barczysty młodzieniec o szerokiej szczęce boksera i wąskich, trochę skośnych oczach przywołał kelnera i kazał podać szampana. Muszę wypić zdrowie pułkownika Halewarda, powiedział niskim, niezbyt miłym głosem. Daj spokój, Nick. Piłeś już dzisiaj dosyć? Skrzywiła się Lady Landford. Można pić dużo, ale tylko dobre trunki, zaśmiał się drab. Prawda, pułkowniku? Oczywiście, jest to do pewnego stopnia okoliczność łagodząca, przyznał Hal Po chwili pojawiła się na stole zachęcająca butelka, zanurzona w wiaderku z lodem, ich humory natychmiast się poprawiły. Mister Barton jest proszony do telefonu. Oznajmił nagle kelner drewnianym głosem. Młodzieniec o twarzy boksera podniósł się niechętnie i, przeprosiwszy towarzystwo, odszedł od stolika. Po chwili wrócił, mówiąc, że wzywają go w, w... ważnej sprawie i że natychmiast musi jechać. Lady Landford zrobiła bardzo niezadowoloną minę. Odwiezie ci szofer, rzucił Nick. Nie wiem kiedy wrócę. Będę czekać na ciebie z kolacją. Ali Richt. Po odjaździe bartona konwersacja nie kleiła się jakoś. Lady Landford była zdenerwowana i ukradkiem spoglądała na zegarek. Wreszcie wstała i poczęła się żegnać, skarżąc się na ból głowy. Okazało się, że coś w motorze popsuło się i samochód nie mógł ruszyć z miejsca. Mój przyjaciel odwiezie panią swoim wozem, zaproponował pośpiesznie Hallward. Prawda, Robercie? Jestem do pani dyspozycji, powiedział uprzejmie Thomas. Samochód mój nie jest luksusowy, ale ma zaletę, że motor działa. Jeśli więc pani zechce skorzystać z mojej oferty, będę bardzo szczęśliwy. Lady Landford skłoniła głowę z uśmiechem. Dziękuję. Jest pan niezwykle uprzejmy. Chętnie przyjmę propozycję pana, ponieważ nie mam właściwie innego wyjścia. Nie jest to może zupełnie come il faut jechać z dopiero co poznanym gentlemanem, ale skoro pan jest przyjacielem pułkownika Hallewarda. Pożegnano się z resztą towarzystwa i Thomas nacisnął starter. Doskonała maszyna poderwała się natychmiast do biegu. Szczupłe, niemal kobiece dłonie detektywa trzymały pewnie kierownicę. Duże, rozmarzone oczy zabłysły dziwnym ogniem, gdy rozwijał szybkość. Okazało się, że Lady Lantford mieszkała dość daleko za miastem. Nie boi się pani żyć na takim odludziu? spytał, spoglądając na swą piękną towarzyszkę. Przelotny uśmiech musnął jej twarz. Nie. Cóż nam może grozić? No, w każdym bądź razie to dziki kraj, Afryka. Od razu widać, że pan nie zna tutejszych stosunków. Dżungla może kryć w sobie tysiące niebezpieczeństw, ale tutaj człowiek jest tak samo bezpieczny jak w Londynie. I pani mieszka tu zupełnie sama? Niezupełnie. Mamy przecież służbę. A prócz tego apartament na górze zajmuje mój kuzyn, Nick Barton, którego pan dzisiaj poznał. Ach, ten młody człowiek. Właśnie. Szosa była równa jak stół i Tomas dodał gazu. Lubi pan ostre tempo? Tak. A czy pan wie, że to niebezpieczne? Nigdy nie liczę się z żadnym niebezpieczeństwem. W niektórych zawodach jest to bardzo cenne. Szepnęła. Zwolnił i spojrzał na nią badawczo co pani ma na myśli, spytał zimno. Nic specjalnego. Powiedziałam, że w pewnych okolicznościach lekceważenie niebezpieczeństwa jest pożądane. Pan jako myśliwy wie chyba o tym najlepiej. No tak, oczywiście. W pięknym ogrodzie, ocienionym liśćmi ogromnych magnoli, stał duży biały dom. Na odgłos klaksonu wyszedł barczysty murzyn i sukłonem otworzył szeroko bramę. Samochód zatoczył wielki tuk dookoła kwietnego klombu i stanął przed wspaniałą kolumnadą. Villa Lady Landford robiła wrażenie pałacu. Thomas zgrabnie wyskoczył z wozu i pomógł wysiąść swej towarzyszce. — Zapraszam na filiżankę dobrej kawy — uśmiechnęła się piękna kobieta. — Mam nadzieję, że mi pan nie odmówi. — Mafta! Zajmij się maszyną, zwróciła się do nagra. Weszli do dużego, z przepychem urządzonego halu. Ogromny puszysty dywan tłumił kroki, w rogu stała wspaniała rzeźba w marmurze. Na ścianach obrazy, lustra i piękne makaty, czarny lokaj w białym, świetnie skrojonym fraku, czekał w milczeniu, gotowy na rozkazy. Podaj kawę w małym salonie, powiedziała Lady Landford. Służący skłonił się bez słowa i zniknął jak duch. Mały salon zasługiwał raczej na nazwę myśliwskiego salonu. Na środku leżała piękna lwia skóra wyprawiona wraz z potężnym łbem. Na ścianach wisiały rogi bawoł, głowy antylopii i dzików, a nawet wielki łeb nosorożca. Szeroki, niski tapczan nakryty był lamparcimi skórami i zarzucony kolorowymi poduszkami. Niskie krzesełka i stoliczki rzeźbione w drzewie dopełniały umeblowania. Lady Landford usiadła na tapczanie i wskazała miejsce gościowi. Napije się pan czegoś mocniejszego, spytała z uśmiechem. Thomas zaprzeczył energicznie. Nie, dziękuję bardzo. Piłem już dosyć. Rozejrzał się ciekawie wokoło. Bardzo tu ładnie u pani. Piękne trofea. Czyżby pani urządzała wyprawy myśliwskie? Ach, nie, nie. Ja nie poluję. Dostałam to wszystko w prezencie od pewnego myśliwego. Bardzo to był miły człowiek. Cóż się z nim stało? Zginął biedak. Roztratował go bawu. To bardzo przykre, westchnął Tomas. A czy kuzyn pani zajmuje się polowaniem? Nie. Więc zapewne pracuje w jakimś urzędzie lub prowadzi interesy handlowe. Też nie. Detektyw zrozumiał, że dalsza indagacja byłaby natręctwem. W tej chwili podano kawę i piękna gospodyni podniosła się, by rozlać czarny mocny płyn do filiżanek z chińskiej porcelany. Czy pan długo zamierza pozostać w Afryce? spytała Lady Landford. Nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. I specjalnie przyjechał pan tu na polowanie? Oczywiście. To jest jedyna moja pasja. Jeśli tak, to rzeczywiście nie trudno będzie panu wygrać ten zakład, uśmiechnęła się piękna pani. Tak mi się wydaje, chociaż. Chociaż co? Chociaż gdybym wiedział. Że w Afryce są tak piękne kobiety jak pani, to prawdopodobnie zrezygnowałbym z zakładu. Zaczyna mi pan prawić niezbyt wyszukane komplementy. To prawda, ale w tym zakresie jestem bardzo marnym fachowcem. A co jest właściwie pańskim fachem? Polowanie i próżnowanie. Oczywiście inteligentne próżnowanie. Przyznaję, że to wcale miły zawód. Rozmowa toczyła się właściwie o niczym, a jednak Tomas wyczuwał zupełnie wyraźnie, że uwaga pięknej kobiety pozostaje w nieustannym napięciu, że wszystkie te nic nieznaczące słowa kryją w sobie jakiś ukryty cel. Miał też wrażenie, że pod uprzejmą maską wykwintnej lady kryje się zupełnie co innego. Poza tym zdawał sobie sprawę, że Vivian działa na niego coraz silniej. Nie chciał poddawać się jej urokowi. Miał zbyt dużo ważnych spraw na głowie, żeby zaczynać jakiś niebezpieczny romans. Nie mógł pozwolić, żeby ta kobieta opanowała jego myśli i wyobraźnię. Nie wypadało mu też siedzieć zbyt długo na pierwszej wizycie. Wstał i począł się żegnać. Lady Landford nie zatrzymywała go. Raz jeszcze serdecznie panu dziękuję za odwiezienie mnie do domu, powiedziała uprzejmie. Mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Będę bardzo szczęśliwy, skłonił się Tomas. Jeśli pani pozwoli, ofiaruję jej pierwszą skórę upolowanego drapieżnika na pamiątkę mile spędzonego popołudnia. Samochód czekał już przed domem. Detektyw siadł przy kierownicy i zapuścił motor. Gospodyni żegnała go, stojąc na ganku. Gdy wóz Tomasa zniknął za bramą, Lady Lantford zadzwoniła na służbę i kazała sobie przygotować kąpiel. Była zmęczona. Rozmowa z tajemniczym przyjacielem pułkownika Halewarda wyczerpała ją nerwowo. Sama właściwie nie wiedziała, dlaczego ogarnął ją jakiś dziwny, niczym nie niewytłumaczony niepokój. Ten przystojny młodzieniec o pięknych oczach niewinnego dziecka wydał jej się groźnym, niebezpiecznym przeciwnikiem. Właściwie nie było żadnych podstaw do takich przypuszczeń, ale. Barton wrócił późnym wieczorem. Był zły i pochmurny. Zjedli w milczeniu kolację i chłopak wstał, by udać się do swego pokoju, gdy Lady Lantford zatrzymała go ruchem ręki. Zaczekaj. Chciałam z tobą pomówić. Przeszli do dużego gabinetu i piękna kobieta zamknęła drzwi na klucz. Gdy pozostali sami, wykwintne maniery Lady Landford uległy nagle zasadniczej zmianie. Usiadła na biurku i ruch mulicznej dziewczyny zapaliła papierosa. Gdzie się włóczysz, rzuciła ze złością. Tyle razy prosiłam cię, żebyś nie odchodził w ten sposób od towarzystwa. To jest w bardzo złym tonie. Rozumiesz? Stul gębę, wargnął nik. Nie gadaj, jeśli nie wiesz o co chodzi. Byłem mu Rimleja. Widziałeś się z Rimlejem? A tak. Cóż tak gały wytrzeszczasz? Gadaj zaraz, co Rimley powiedział? Zgadza się? Diabła tam. Stary boi się hollaja jak szatana. Nie ma mowy, żeby zdecydował się na naszą propozycję. Ale wiesz, czym to pachnie, zawołała Vivien. Chłopak skrzywił się z niesmakiem. Oczywiście, że wiem. No więc co? Nick wzruszył ramionami. Cóż, nie trzeba się było pakować w tę aferę. Rimley nie zdradzi, jeśli nawet coś wie. A zresztą, skąd można mieć tę pewność, że Hollaj mu przekazał całą forsę? Na pewno. To przecież jego najbardziej zaufany człowiek. Czy proponowałeś mu udział w interesie? Oczywiście, ale on nawet słuchać nie chce. Nie mam pojęcia, skąd ten opryszek zrobił się nagle taki solidny. Vivien ze złością zgasiła papierosa. Wiesz przecież doskonale, jak ludzie boją się holaja. Myślałam jednak, że stary da się namówić. Podobno popsuł ci się wóz, powiedział nagle Barton. Tak. E musiał mnie odwozić przyjaciel Halewarda. Jestem przekonana, że to szpicel. Chłopak machnął ręką. Daj spokój. zawołał niecierpliwie. W każdym poznanym człowieku widzisz zaraz agenta inteligencję serwis. To już przeradza się u ciebie w manie prześladowczą. A ja ci mówię, że to szpicel. Przyjechał specjalnie z Londynu, żeby tu węszyć. Nie masz pojęcia, jak wypytywał o ciebie. O mnie zaniepokoił się nik. Czegóż on mógł chcieć ode mnie? Co robisz? Gdzie pracujesz? Chcesz mnie nastraszyć? Skądże? Mówię jak było. Nie radzę temu panu interesować się za bardzo moją osobą, mruknął ponuro Barton. To może być dla niego bardzo niezdrowe zajęcie. W każdym razie nie daj nic poznać po sobie i bądź dla niego bardzo uprzejmy, choćby przez wzgląd na pułkownika. Oczywiście. Czy nie wiesz, kto to jest ten Francuz Dorant i co on tu robi? Spytała Lady Landford. Diabli go wiedzą, udaje naukowca, ale czy nie prowadzi jakiejś roboty? Nie wiem. Wygląda na sprytnego faceta. Bardzo. Barton ziewnął bezceremonialnie i mruknąwszy pod nosem goodbye, poszedł do siebie na górę. Vivien także udała się do swej sypialni. Czarna pokojówka czekała już cierpliwie, aby pomóc jej rozebrać się. Czy przyjrzałaś się temu białemu gentlemanowi, który był dziś u mnie? Tak, tak. Mata widzieć białego pana. Biały pan być bardzo piękny, odparła czarna dziewczyna. Szczerząc zęby. Czy nie przypominasz sobie, żebyś przedtem widziała już tego pana? Przecinek nie, nie, nie. Mata nie widzieć nigdy takiego pięknego pana. Nigdy. Dobrze. Możesz już odejść, powiedziała zmęczonym głosem Lady Landford. Wczesnym rankiem pokojówka zbudziła Lady Landford, oznajmiając, że jakiś człowiek przyniósł list i czeka na odpowiedź. Vivien podniosła głowę i przetarwszy oczy, otworzyła dużą kopertę zaadresowaną energiczną męską ręką. Było to zaproszenie od Halewarda na wieczór. Pułkownik urządzał małe przyjęcie dla najbliższych przyjaciół i prosił, aby Lady Landford zechciała wziąć w nim udział. Ten stary Lowelas stanowczo zabiegł o moje względy, uśmiechnęła się Vivien. Kazała sobie podać przyrządy do pisania i skreśliła parę słów do pułkownika, dziękując za zaproszenie i obiecując przyjechać o oznaczonej godzinie. W każdym razie bezpieczniej było być w dobrych stosunkach z Halewardem. Czy Milady będzie jeszcze spać? spytała Murzynka. Nie. Przygotuj mi kąpiel i niech za pół godziny podają śniadanie. Wyskoczyła z łóżka i narzuciwszy przezroczysty błękitny peniuar podeszła do lustra. Skrzywiła się niechętnie, zobaczywszy maleńkie fałdy pod oczami. Nie wolno mi pić, szepnęła Vivien, zanurzając grzebień w gęste, wspaniałe włosy. Kąpiel gotowa, madame, zaanonsowała murzynka. Vivien przeszła do łazienki i zrzuciwszy szlafrok stanęła przed dużym lustrem. Była piękna, tak, bardzo piękna. Ale czyż całe życie piękność swą ma zachowywać tylko dla siebie? Czy nie znajdzie człowieka, którego uważałaby za godnego siebie? Żaden właściwie z poznanych tutaj ludzi nie interesował jej w najmniejszym stopniu. W tej chwili przypomniała sobie marzycielskie oczy Tomasa. Tak, ten chłopak był interesujący, ale... Weszła do wanny i zanurzyła się w chłodnej, pachnącej wodzie. Wczorajszy niepokój przeminął wraz z nocą. Ostatecznie zdoła chyba zmusić Holaja, aby dał jej pieniądze. Stary sknera naruszy dla niej swe konta bankowe. Tego młokosa też nie warto brać zbyt poważnie. Jeśli nawet zechce się nią za bardzo zainteresować, potrafi sobie z nim poradzie. Już dziś pochwyciła parokrotnie jego zachwycone spojrzenia. Była aż nazbyt pewna potęgi swej urody. Te wszystkie sprawy muszą się jakoś ułożyć. Najgorsza była nuda, nuda, wlokąca się za nią krok za krokiem. Czegóż mogła chcieć jeszcze? Miała pieniądze, żyła w luksusie, jeździła najlepszymi samochodami, mogła sobie pozwolić na wszystko. Była piękna, mężczyźni przy każdej okazji wyrażali jej swój zachwyt. A jednak. Wszystko to nie dawało jej właściwie prawdziwego zadowolenia. Nudziła się, nudziła się beznadziejnie. Życie jej było jakieś niezmiernie jałowe, bez dążeń i mocnych pragnień. Może wtedy, w Neapolu, gdy jako mała obdarta dziewczynka sprzedawała pomarańcze, czuła się szczęśliwsza? Tak, na pewno. Miała wtedy swego chłopca, którego kochała i którego oczekiwała z utęsknieniem. Czyżby obecnie naprawdę pragnęła miłości? A może? Wyszła z kąpieli i wycierała się powoli dużym, włochatym ręcznikiem. Gdy zeszła do jadalni na śniadanie, Barton siedział już przy stole i przeglądał poranne gazety. Masz, czytaj, powiedział wzburzonym głosem. Zawsze mówiłem, że to się źle skończy. Lady Landford pośpiesznie rzuciła okiem na zadrukowaną stronicę. Znowu ponura tragedia w sercu dżungli. Wyprawa myśliwska, zorganizowana przez znanego finansisty Jamesa Hollaya, została, według ostatnich wiadomości, wymordowana przez zbuntowane plemiona murzyńskie. Największy czas, aby władze zajęły zdecydowane stanowisko wobec podobnych ekscesów ze strony dzikich. Niemożliwe, niemożliwe. Szepnęła Vivien. Cóż ty na to? Rzucał nerwowonik. Nie wierzę, absolutnie nie wierzę. To zwykła kaczka dziennikarska. To jest zupełnie wykluczone, aby taki człowiek jak Holaj pozwolił się zamordować dzikusom. Wiesz zresztą doskonale, że miał ze sobą pierwszorzędnych ludzi: Kaster, Stein, Berlinger. Nie, nie, nie. To bzdura. Tak sądzisz? Oczywiście. Gazety muszą wymyślać sensacje, inaczej nikt by ich nie kupował. Pamiętasz tę historię z Prastym? Także uśmiercili go, choć chłop żył. Barton w zamyśleniu wyjął papierośnicę. Może masz rację, powiedział powoli. Bardzo byłbym rad, gdyby ta wiadomość była nieprawdziwa. Chociaż ja od samego początku nie miałem zaufania do tej całej roboty. Pamiętasz, że nie dałem się namówić na wyjazd? Pamiętam. Holaj nawet zły był na Ciebie. No, właśnie. Ale ja już wołałem, żeby Holaj był zły, niż żeby mnie ludożercy pożarli na drugie śniadanie. Trzeba to jednakże sprawdzić szepnęła Lady Landford. Musimy mieć pewność. Ba, ale jak tu sprawdzić taką wiadomość? Poczta nie kursuje w głąb dżungli. Vivien pomyślała chwilę: Jestem dziś zaproszona na przyjęcie do pułkownika Hallewarda. Mam nadzieję, że tam się czegoś dowiem. Przypuszczam, że pułkownik będzie miał jakieś bliższe informacje. Uważaj tylko, Żebyś się nie zdradziła, że znasz holaja. Nie wiadomo, co jeszcze z tego wszystkiego może wyniknąć. Bądź spokojny. Nie potrzebujesz mnie uczyć. Dobrze by było natomiast, żebyś, chociaż dla pozoru, zajął się czymś pożytecznym. Ludzie zaczynają już zwracać uwagę że zupełnie nic nie robisz. Widzę, że jesteś pod wpływem wczorajszej rozmowy z tym bubkiem. Uśmiechnął się Nik. Nie denerwuj się. Nie dam sobie zrobić krzywdy. O ciebie mi nie chodzi. Rób jak chcesz, ale wołałabym, abyś na mnie nie ściągał niepotrzebnych podejrzeń. Stajesz się przewrażliwiona. Vivien mruknął Barton. Pomyśl raczej, w jaki sposób wydębić forse o Trimleya. Jeżeli to prawda, co piszą gazety o Hollayu, to ten stary może się pokusić, aby Lady Landford zaśmiała się. Nie bój się, Rimley nie odważy się zagarnąć wszystkiego. One za bardzo dba o swą skórę. Nie może przecież przypuszczać, żeby mu to uszło na sucho. Ja tam wcale nie jestem tego taki pewien, mruknął Barton. Trudno ręczyć za kogokolwiek, jeśli chodzi o taki majątek. Po śniadaniu Lady Landford przeszła do swoich apartamentów, aby załatwić zaległą korespondencję. Trzeba było odpisać na kilka najpilniejszych listów. Nie mogła jednakże skupić myśli. Niespodziewana wiadomość o Hollaju wywarła na niej wielkie wrażenie. Wprawdzie starała się wmówić w siebie, że to nieprawda, ale dręczący niepokój zawładnął jej wyobraźnią. Co będzie? Jeśli Hollaj rzeczywiście zginął zamordowany, na nim opierała się w znacznym stopniu jej wspaniała egzystencja. Czyż zdoła sobie poradzić, gdy jego zabraknie? To bardzo niepokojące Trzeba mieć nadzieję, że wzmianka w gazecie podana została przez rządnego sensacji reportera i że nie miała nic wspólnego z prawdą. W każdym razie należy przygotować się na najgorsze, myślała Vivien. A może rzeczywiście pułkownik będzie coś wiedział w tej sprawie? On miał przecież wiadomości z najlepszych źródeł. Lady Landford zjadła obiad samotnie. Barton wyjechał, mówiąc, że wróci dopiero wieczorem. Ten chłopak stanowczo zaczynał być zbyt samodzielny. Gdy podano deser, lokaj oznajmił przybycie Miss Nellie Kelsey. Była to młoda dziennikarka amerykańska która w podróży dookoła świata zatrzymała się na dłuższy pobyt w Afryce. Miss Kelsey, dziewczyna niezwykle energiczna i przedsiębiorcza, nawiązywała natychmiast zażyłe znajomości z najwyższymi sferami towarzyskimi, narzucając wszystkim swoje zbyt hałaśliwe towarzystwo. Piękną Lady Landford uważała za swą przyjaciółkę i lubiła odwiedzać przy każdej nadarzającej się sposobności. Vivien poprosiła gościa do salonu i kazała podać kawę i likiery. Dawno cię nie widziałam, kochanie, powiedziała uprzejmie. Cóż się z tobą działo? Nelly poprawiła szybkim ruchem swe opadające w nieładzie włosy. Nie miałam czasu cię odwiedzać. Flirtowałam trochę, uśmiechnęła się tajemniczo. Flirtowałaś? Z kimże to udała zdziwienie i zainteresowanie Lady Landford? Jesteś ciekawa, Vivien, ale ostatecznie, tobie mogę się przyznać, wierzę w Twoją dyskrecję, Seltonem. Z tym porucznikiem? No, tak. Czy masz coś przeciwko niemu? Vivien uśmiechnęła się. Nie, nic, absolutnie nic tylko. Tylko co? To przecież straszny żółtodziób. O! Ryszard nie jest wcale takim młodzikiem. Ma już dwadzieścia cztery latał, zawołała z ożywieniem Nelly. Żebyś ty widziała, jak on jeździ konno. Coś wspaniałego. I naprawdę jesteś nim tak bardzo zajęta, uśmiechnęła się Lady Landford, przypominając sobie. Jak ten chłopak szalał, aby posiąść jej względy. Zakochałaś się, darling? Dziewczyna pokręciła głową. No, nie, tak dalece nie. Podoba mi się. Jest bardzo miły, ale miłość inaczej sobie wyobrażam. Wszystkie kobiety popełniają ten sam błąd powiedziała w zamyśleniu Vivien. O czym ty mówisz? Nie rozumiem. No, tak. Przecież każda kobieta inaczej sobie wyobraża ową miłość niemal przez całe swoje życie i w rezultacie starzeje się pełna goryczy i niezadowolenia, że ominęła ją właśnie ta prawdziwa miłość. To wszystko jest oczywiście wytworem naszej fantazji. Żeby czuć się szczęśliwą, trzeba nauczyć się brać rzeczywistość taką, jaka ona jest. Po prostu i zwyczajnie wyczekiwanie nawyśnionego królewicza z bajki do niczego nie prowadzi. Nell słuchała z uwagą. Mówisz tak jakoś dziwnie mądrze, że aż mnie to oszałamia, ja, powiedziała, zapalając papierosa. To znaczy, że nie jesteś przyzwyczajona do tego, żebym mówiła inteligentnie, uśmiechnęła się Lady Landford. Och, Vivien, nie łap mnie w podły sposób za słówka, oburzyła się dziewczyna. Uważam cię przecież za najrozumniejszą z kobiet. Wiesz o tym dobrze. Co robisz dziś wieczorem? Zmieniła nagle temat Lady Landford. Będę pewnie u pułkownika Hallewarda. Wprawdzie nie zostałam oficjalnie zaproszona, ale nie wyobrażam sobie, aby to przyjęcie mogło się obejść beze mnie. Ryszard na pewno mnie wprowadzi. Ta dziewczyna ma tupet, pomyślała Vivien. Która dobrze wiedziała, że pułkownik nie przepadał za gadatliwą i hałaśliwą Amerykanką. Przypuszczam, że będzie miło, powiedziała głośno. U Halewarda bywa zawsze doborowe towarzystwo. A ty, Vivien, wybierasz się także? Prawdopodobnie, jeśli się będę dobrze czuła. Ostatnie upały bardzo źle na mnie wpływają. O, tak. Afryka byłaby uroczym krajem, gdyby nie ten fatalny klimat. Niestrudzona Nelly bawiła swą przyjaciółkę rozmową przez dwie i pół godziny, aż wreszcie Lady Lantford poczęła odczuwać silny ból głowy. Nic nieznacząca paplanina tej dziewczyny doprowadzała ją zazwyczaj do rozpaczy. Wreszcie Miss Kelsey zdecydowała się odjechać, tłumacząc się, że musi się jeszcze przebrać na przyjęcie i że chce się zobaczyć z Richardem. Lady Landford pożegnała ją czarującym uśmiechem, prosząc, aby o niej na przyszłość nie zapominała. Nel uścisnęła serdecznie przyjaciółkę i pobiegła do swego samochodu. Nareszcie westchnęła Vivien, udając się do sypialni. Małe przyjęcie dla najbliższych przyjaciół pułkownika Halewarda okazało się prawdziwym balem. Na wspaniale udekorowanej, lustrzanej sali przygrywała do tańca doborowa orkiestra. Zaciszne gabinety oczekiwały amatorów brydża, a szeroko otwarte oszklone drzwi prowadziły na taras i do ogrodu przybrane go kolorowymi lampionami. Liczna służba roznosiła na dużych tacach trunki i napoje orzeźwiające. Nastrój panował swobodny, a zarazem bardzo dystyngowany. Pułkownik Halleward zwracał ogromnie uwagę na maniery i zapraszał do siebie tylko doborowe towarzystwo. Gdy lokaj zameldował przybycie Lady Lantford, gościnny gospodarz podniósł się z miejsca i osobiście pośpieszył przywitać piękną damę. – Jestem niezmiernie szczęśliwy, że pani zechciała łaskawie przyjąć moje zaproszenie – powiedział serdecznie, całując białą, pachnącą dłoń. – Mam nadzieję? Że pani przyjemnie spędzi dzisiejszy wieczór. Vivien skłoniła głowę z najbardziej czarującym uśmiechem i dyskretnie rozejrzała się po sali. Mr. Thomas tańczył z jakąś chudą i dość brzydką panną, Nelly Kelsey rozmawiała ze swoim urodziwym Ryszardem, a Monsieur Dorant opowiadał coś z zapałem dwóm starszym wykwintnym damom. Najwidoczniej uzasadniał jakąś swoją nową teorię dotyczącą pochodzenia któregoś z narzeczy murzyńskich. Był tu także kapitan Bravington, znany ze swych romantycznych przygód, Miss Gloria Thompson, o której krążyły najbardziej fantastyczne plotki, Lord Bars Loforas, doktor Hardetti, specjalista chorób tropikalnych. Poza tym Lady Landford zauważyła cały szereg nowych, nieznajomych twarzy. Muzyka ucichła. Mister Thomas odprowadził na miejsce swą tancerkę i podszedł, aby się przywitać z Lady Vivian. Howdo you do? Jakże myśliwskie projekty pana? Rozwijają się w najlepsze, uśmiechnął się. Czekam tylko na załatwienie wszystkich formalności, aby wyruszyć w dżunglę. Czy to pana pierwsza egzotyczna wyprawa? Ach, nie. Polowałem już parokrotnie w Indiach na tygrysy. To zapewne bardzo emocjonujące? Oczywiście, ale czymże jest życie bez silnych wrażeń? Bardzo pana przepraszam na chwilę, ale widzę, że moja przyjaciółka ma mi coś do powiedzenia. Wspaniała kobieta, szepnął pułkownik, patrząc za odchodzącą. Co za niebywały wdzięk. Kto to jest ta młoda przystojna osoba z czerwoną różą przy sukni? spytał Thomas pułkownika. Tomis Gloria Thompson, znana z elegancji i wytwornych manier. Co to za jedna? Hallward pomyślał chwilę. "Przyznam się panu, że ta osoba niezbyt mi się podoba", powiedział z namysłem. "Zapraszam ją do siebie, ponieważ pragnę ją mieć na oku, ale nie dałbym za to głowy." czy ona nie pracuje dla obcego wywiadu? HM. To dziwne, szepnął detektyw. Bardzo dziwne. Co ona tu robi oficjalnie? Jest przedstawicielką jakiejś misji charytatywnej. Organizuje pomoc dla biednych murzynów. Nie wiem, czy czarni mają co z tej pomocy, ale ta pani ma doskonały pretekst, aby wszędzie zajrzeć i o wszystko się wypytać. Tak. Trzeba będzie mieć ją na oku, mruknął Thomas. Pardon. Pójdę przywitać się z panem Dorantem. Francuz siedział niedaleko orkiestry i pilnie coś zapisywał w dużym czarnym notesie. Spostrzegłszy Tomasa, podniósł się uprzejmie i wyciągnął rękę. Dobry wieczór. Bardzo przepraszam, ale nie zauważyłem pana w pierwszej chwili. Jakże się pan bawi, Mr. Thomas? Doskonale. Przyjęcie u pułkownika jest doprawdy wspaniałe, ale widzę, że pan zamiast temablować piękne panie, uprawia tu na uboczu literaturę. Dorand roześmiał się szczerze. Eh, cóż znowu? Po prostu przypomniało mi się coś w związku z ostatnią moją pracą i musiałem zanotować. Słyszałem od pułkownika, że pan studiuje języki egzotyczne. Wtrącił detektyw. Tak. To moja pasja. Ostatnio odbyłem nawet wyprawę w głąb dżungli celem zbadania tutejszych narzeczy murzyńskich. Dawno pracuje pan nad tymi zagadnieniami? Dorant uśmiechnął się. O, będzie już chyba z dwadzieścia pięć lat. Thomas spojrzał z sympatią na Francuza. Ten naukowiec podobał mu się bardzo. Jego szczera, szlachetna twarz wzbudzała szacunek i zaufanie. Ładny kawał czasu. Powinien pan obchodzić jubileusz. Jubileusze są przywilejem artystów a nie uczonych, powiedział Dorant. Nad czymże to panowie tak radzicie, zamiast tańczyć? Przemówiła im Lady Landford. Jakże to miło, że pani przyszła pocieszyć samotnych mężczyzn. Właśnie rozmawiałem z mister Dorantem o jego pracy naukowej, odrzekł Thomas. Czyżby i pana interesowały na narzecza murzyńskie? uśmiechnęła się piękna pani. Interesuje mnie wszystko, co ma żywy kontakt z życiem. A może zainteresowałby się pan także i tangiem? Służę pani. Oczywiście. Przepraszam, profesorze. Poczuwszy tak blisko siebie ciało pięknej kobiety, Tomasz stracił na chwale pewność siebie. Zdawał sobie sprawę, że jeśli nie zdoła w jakiś sposób opanować sytuacji, zakocha się w vivien bez pamięci. A do tego przecież nie mógł dopuścić. Musiał mieć trzeźwą głowę, swobodną od tego rodzaju myśli. Wiedział doskonale, że każda namiętność przekreśla zdolność jasnego, logicznego rozumowania. Był tutaj w specjalnej misji. Nie mógł o tym zapominać ani na chwilę. Postanowił o ile możności unikać towarzystwa lady Landford, a przede wszystkim nie stwarzać niebezpiecznych dla siebie sytuacji. Przetańczył dość sztywno tango i odetchnął z ulgą, gdy Miss Kelsey chwyciła pod rękę swą przyjaciółkę. Chodź, darling, powiedziała prosząco. Chcę się z tobą czegoś napić. Vivienne zła była trochę na tę natrętną dziewczynę, ale uśmiechnęła się uprzejmie. Miała ochotę trochę wybadać tego Tomasa. Trudno, trzeba to było odłożyć na później. Wyglądasz prześlicznie, mówiła prędko Nel. Jesteś chyba najelegantszą kobietą z całego towarzystwa. Gdzieś ty zamawiała te suknie? Istne cudo. Co to jest, że ja nigdy nie mam szczęścia do krawcowych? Zawsze mi muszą popsuć materiał. Mam do ciebie wielką prośbę, kochanie. Czy byś nie mogła w przyszłym tygodniu pójść ze mną do krawcowej? Masz taki świetny gust. Moja złota, moja kochana. Bardzo, bardzo cię proszę. Patrz, patrz. Co ta stara corwinowa na siebie nałożyła? Istne straszydło. Nie mogę pojąć, jak można się tak ubrać. To po prostu straszne. Lady Landford ze stoickim spokojem słuchała tej gadaniny, myśląc właściwie zupełnie o czym innym. Zastanawiała się, w jaki sposób dowiedzieć się czegoś od Halewarda o Holaju. Trzeba było to jakoś dyplomatycznie załatwić, żeby pułkownik nie spostrzegł się, że ta cala sprawa ma dla niej jakiekolwiek znaczenie. Radosnym spojrzeniem powitała też Ryszarda Eltona, który zbliżył się do nich. Prosząc Nel do tańca. Był to młody, bardzo przystojny człowiek o jasnobląd czuprynie i naiwnej twarzy dziecka. Vivien po jednym jego spojrzeniu zorientowała się, że jest do szaleństwa zakochany w Nel. Zatańcz z nim, szepnęła dziewczynie. A gdy piękna para odpłynęła w takt walca, rozejrzała się, szukając wzrokiem pułkownika. Hallward grał z zapałem w brydża z doktorem Hardenem, z sędziwym pastorem Norrisem, lordem Barslowem oraz z jakimś beznadziejnie chudym i długim jego mościem, który chrząkał ponuro, przecierając co jakiś czas ogromne okulary. – Czy mogę pokibicować? – spytała Vivien. Ależ oczywiście, bardzo proszę. Będę niezmiernie szczęśliwy. Hallwardowi szła karta znakomicie co wprawiło go w świetny humor. Przynosi mi pani szczęście, Lady Landford, szepnął z czarującym uśmiechem, spoglądając na swego pięknego kibica. Niech się pan strzeże szczęścia w kartach, powiedział ostrzegawczo Lord Barslow. Podobno to nie jest zbyt bezpieczne, jeśli się ma jeszcze jakieś inne aspiracje. Hallward poczerwieniał lekko. Aluzja była aż nadto przejrzysta. W pewnej chwili wyfraczony lokaj pochylił się dyskretnie nad pułkownikiem. Sir, wzywają pana w ważnej sprawie, powiedział cicho. Hallward przeprosił partnerów i wstał od stolika. Co się stało? Dlaczego mi przeszkadzasz? spytał gniewnie. Mr. Thomas czeka na pana w bibliotece. Mister Thomas? Tak. Kazał pana natychmiast poprosić. Pułkownik kruchem ręki odprawił służącego i zaintrygowany poszedł do biblioteki. Detektyw, siedząc spokojnie w głębokim fotelu, palił w zamyśleniu papierosa. Ujrzawszy wchodzącego Halwarda, wstał i podszedł szybko do niego. Przepraszam, że pana fatygowałem, ale niestety mam bardzo przykrą sprawę. Co się stało? Spytał niespokojnie Halward. Jestem zmuszony przeprowadzić natychmiast rewizję w Pańskim domu. W moim domu? Jak to? Co to ma znaczyć? Tak, niestety. Muszę poddać rewizji osobistej wszystkich Pańskich gości. Pan oszalał. Albo to jakiś niesmaczny żart, zawołał Hal Ward. Niestety, nie żartuję pułkowniku. Otrzymałem poufne wiadomości. Że wśród zgromadzonych tu osób jest ktoś, kto ma przy sobie kompromitujące papiery. Papiery, które mogą rzucić pewne światło na francuskie machinacje na naszych terenach. Bardzo mi przykro, ale pan rozumie. Jestem na służbie. Hallward pobladł i patrzył niepewnie na mówiącego. Czy pan sobie zdaje sprawę z tego, co to znaczy? Czy pan wie? Jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą rewizja, przeprowadzona w moim domu? Niech się pan zastanowi. Nie mam prawa odmawiać panu i przeszkadzać w jego czynnościach, ale ostrzegam pana, jeśli te informacje są fałszywe, odpowie mi pan za ten front. Zdaję sobie dokładnie sprawę z tego, co robię, rzucił zdecydowanie Tomas. Przemyślałem wszystko dokładnie, nim pana tu poprosiłem. Jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje swego postępowania. Nie mogę inaczej. Niech mi pan wierzy, pułkowniku. Nie mogę inaczej. Muszę wykonać to, co uważam za konieczne. Jestem do pana dyspozycji, powiedział opanowanym głosem Hallward. Czy mam wezwać ludzi? Nie, dziękuję. Cały dom jest już otoczony. Nikt się nie wymknie. Widzę, że pan zdążył wszystko dobrze zorganizować, burknął pułkownik. To należy do moich obowiązków. Moja praca polega na szybkim działaniu. Więc. Niech pan będzie łaskaw przeprosić teraz swych gości za tę wielką przykrość. Może pan dla pozoru powiedzieć, że popełniono kradzież i że po prostu dla porządku policja musi zrewidować obecnych. Mam nadzieję, że ci ludzie nie obrażą się specjalnie. Tak pan sobie wyobraża? Zresztą nie znajduję innej rady, mruknął niecierpliwie Tomasz. Pułkownik zrezygnowany wrócił na salę balową, uciszył orkiestrę i w krótkich słowach oznajmił zgromadzonym o co chodzi. Wśród rozbawionych gości zapanowała konsternacja. Jak to? Co to znaczy? Czy to możliwe? -Chyba to jakiś żart szeptano, spoglądając po sobie niepewnie. W tej chwili policja weszła na salę. Okazało się, że to nie żarty. Tomas pilnie obserwował zebranych. Wydało mu się, że miss Thompson pobladła gwałtownie. Nie spuszczał z niej oczu. Lady Landford wachlowała się nerwowo. Nelly zdawała się być ubawiona całą tą sceną. Panie poproszono do biblioteki panów do pokoju brydżowego nawet orkiestrze i służbie kazano iść z innymi w jednej chwili przyjemny nastrój i beztroski zabawy uległ zasadniczej zmianie próbowano co prawda trochę żartować z wytworzonej sytuacji ale na ogół humory były kwaśne i zważone pułkownik tak był przygnębiony tym wszystkim że nie chciał być osobiście świadkiem rewizji i natychmiast udał się do swego pokoju Wiedział doskonale, że po tym incydencie trudno będzie myśleć o kontynuowaniu przerwanej zabawy. Usiadł więc w fotelu i zapaliwszy cygaro, starał się skupić uwagę na lekturze otrzymanych ostatnio czasopism. Po upływie godziny ktoś energicznie zastukał do drzwi. Kamin rzucił Hallward. Wszedł Thomas. Twarz miał poważną i zatroskaną. Widać było, że jest bardzo przygnębiony. No i cóż, spytał pułkownik. Jakiż rezultat pańskich poczynań, mister Thomas? Bardzo przykry. Przyznam się panu, dość niespodziewany. Oczywiście nie znalazł pan nic podejrzanego. Przeciwnie, znalazłem bardzo duży i bardzo ważny materiał, odparł spokojnie detektyw Materiał? Jaki materiał? Listy, plany, opracowania akcji. Słowem, wszystko, co mnie może interesować. Dowiedziałem się, że Francuzi mają na naszych terenach kontakt z jakimś Szaibu. Szaibu? Któż to taki? Nie wiem. Prawdopodobnie jakiś władca murzyński. A może to tylko pseudonim. Pułkownik wstał i przeszedł się po pokoju. Ale na miłość boską, przy kim znalazł pan te kompromitujące dokumenty? Przy poruczniku Eltonie. Przy Eltonie? Przy Ryszardzie Eltonie. Niemożliwe, zawołał Hal Ward. To zupełnie niemożliwe. Niestety, to prawda, pułkowniku. Sam byłem tym zaskoczony, ale to prawda, ależ ja znam Meltona od dziecka. Zawołał pułkownik. Jego ojciec był moim najserdeczniejszym przyjacielem. Umarł na moich rękach. Obiecałem mu, że się zaopiekuję jego chłopcem. Nie mogę w to uwierzyć, nie mogę w to uwierzyć. Jednakże fakt pozostaje faktem, przerwał Tomas. Byłem przecież obecny przy rewizji. O żadnej pomyłce nie może być mowy. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. I cóż on mówił? Jak się tłumaczył? Był bardzo zmieszany. Twierdził, że o niczym nie wie i że nie rozumie. Skąd się wzięły te papiery w jego kieszeni? No, wyobrażam sobie, co pan zrobi z tym chłopcem? Kazałem go aresztować. Tak, tak. Oczywiście. Inaczej nie mógł pan postąpić. Rozumiem. Panie pułkowniku, powiedział poważnie Tomasz. Historia jest bardzo poważna. Jako wojskowy zdaje pan sobie z tego sprawę. Jeśli pan chce dopomóc Eltonowi, może pan to zrobić. W jaki sposób? Co pan ma na myśli? Przede wszystkim jako przyjaciel jego ojca może go pan namówić do mówienia. Nie ma żadnej wątpliwości, że chłopak był tylko narzędziem w czyimś ręku. Musimy dojść do sedna sprawy, jeżeli się uprze i będzie milczał. Pogorszy to jedynie jego sytuację. Spróbuję, mruknął Hal Ward. Spróbuję. Zrobię wszystko, aby ratować tego chłopaka. Mimo wszystko nie wierzę w jego winę. Czy może mi pan powiedzieć, jaki tryb życia prowadził Elton, spytał detektyw, wyjmując dużą papierośnicę. O czym pan mówi, mister Thomas? Chodzi mi o motywy przestępstwa. Czy porucznik grał w karty, pił, bawił się, wydawał może znaczne sumy na kobiety? Potrzebował stale pieniędzy? Pułkownik wzruszył ramionami. HM. Cóż? Jak to młody człowiek. Owszem, lubił się bawić, ale żeby specjalnie szelał i zadłużał się. Tego nie zauważyłem, pił często z kompanami, trochę grał w karty, ale wydaje mi się, że we wszystkim znał umiar. Zresztą ojciec pozostawił mu dość znaczny majątek i porucznik nie potrzebował się znowu tak bardzo liczyć z każdym groszem. No, a kobiety? Czy nie rujnowały go kobiety? Mam wrażenie, że tutejsze panie potrafią być wymagające. Hallward pomyślał chwilę. Owszem, Ryszard nie stronił od płci pięknej. W ostatnich czasach flirtował z Miss Glorią Thompson, a teraz, mam wrażenie, jest zakochany w tej zwariowanej Amerykance. Mówi pan o Miss Kelsey. Tak, właśnie o niej. Dziś nawet prosił mnie, abym pozwolił mu wprowadzić ją do siebie na przyjęcie. Niezbyt lubię tę rozkrzyczaną pannę i dlatego wcześniej jej nie zaprosiłem. Wspominał pan, że porucznik interesował się także swego czasu Miss Thompson przerwał detektyw. Tak. Czy pana to dziwi? To bardzo miła osoba. W tej chwili zapukano do drzwi, Kamin? Rzucił niecierpliwie pułkownik. Czego chcesz? spytał, zobaczywszy wchodzącego lokaja. Miss i pragnie mówić z panem pułkownikiem powiedział służący. Proś.